Dajemy mu truciznę, moi drodzy. Czy jesteście gotowi na to, aby zabić Talking Pablo? O, znowu on! Dobra, moi drodzy, ciśnijmy tutaj od razu, szybko go myjemy, bierzemy tutaj nasze mydełko. Jedziemy tutaj. Prawie po oczach, zapomniałem, przepraszam. Wybaczysz mi, Talking Janusz? Daj mi coś do jedzenia, pójdę spać i dla ciebie niespodziankę. Okej, okay, dobra, idziemy, moi drodzy, jedzonko, tylko ja mam bardzo mało kasy. Czy wystarczy ci tak pół jedzonka? Nie, ja chcę być syty! Dobrze, Tienda, czekajcie, co ja mu tutaj mogę kupić? Możemy mu kupić mleko, mając nadzieję, że wystarczy mu tylko i wyłącznie mleko. Patrzcie, dajemy mu mleko, cyk. No i co? Dawaj mi jedzenie! Dobra, wiecie co, zrobimy tak, że ja go położę na razie spać, ponieważ on za dużo gada. O, chyba już się wyspał. Dokładnie, junior, dawaj, gramy w coś, musisz uzbierać mi na jedzenie! Okej, okay, lecimy, moi drodzy, patrzcie, ja klikam Jugar. O, pojawiły się stare gry! Tak, bo jeszcze nie jestem najedzony! Okej, okay. Uzbieramy pieniążki na jedzonka i zagramy sobie w Eliatę. Muszę wam powiedzieć, że to jest taka bardzo milusia gierka, która przypomina mi tak naprawdę Talking Tom Gold Run, tylko zamiast samochodów, rur, jakichś samolotów i tak dalej, no to oczywiście mamy tutaj jakieś skały. Jak sami widzicie, to jest coraz to szybsze, ponieważ od 20 levela zaczyna tak jakby ta plansza przyspieszać. Twórca tej gierki zrobił to po to, abyśmy nie zdobyli przypadkiem za dużo pieniążków. I wydaje mi się, że my co jedno przejechanie takiej skały czy czegoś takiego, oh my god, dobra, to wtedy otrzymujemy... Coś się zacięło, ja w ogóle nie wiem, co teraz się stało. O nie! 52! Jaki jest mój rekord? 76! Musimy pobić nasz rekord! Ale tak czy siak uzbieraliśmy już na jedzonko, no ja wolę uzbierać jeszcze troszeczkę więcej na to jedzonko, ponieważ jeżeli on będzie naprawdę jeszcze raz głodny, to ja nie chcę, żeby on się zamienił znowu w jakiegoś demona czy coś podobnego. O nie, to jest coraz to szybsze, uwaga! Dobra, tutaj mamy ciekawą prostą. Gdzie? Ja ruszyłem, ale to nie zadziałało. Dobra, mamy aż 29 kasy i w sumie mamy 56. Więc ja teraz... Dawaj, sprzęt, dawaj, dawaj jedzenie! Na spokojnie. Tienda, co on by sobie zjadł? Okej, okay, kupimy mu szczura. Cyk, proszę bardzo. I to powinno wystarczyć, aby go nasycić. Proszę bardzo. Teraz już jestem mega nasycony. Dobra, moi drodzy. Talking Janusz, co teraz mi chciałeś pokazać? A, no tak, już zapomniałem. Dawaj do salonu. Okej, okay, idziemy do salonu. Okej, okay, klikamy, moi drodzy, w te drzwi. Uuu, jak sami widzicie, jesteśmy w całkowicie innym pomieszczeniu. Kim ty jesteś? Halo? Halo? On nie chce mi nic odpowiedzieć. Halo? Jak ty się nazywasz? Wiesz, on jest taki troszeczkę nieśmiały. Może pojedziesz na chwilę. A, okej, okay, no dobra. Łap, 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 łap. No ale co, ty potrafisz tylko szczekać, czy co? Łap, 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 łap. Ale ty nie ruszasz w ogóle ustami! Jest jakiś dziwny, naprawdę. On jest mega nieśmiały, ale jak sami widzicie, możemy tutaj ruszać też jego głową. On się tutaj patrzy i tak dalej. Ale moi drodzy, nawet jak w prawym górnym rogu napiszę na... nacisnę na off, to wtedy... Halo? Czy ty mnie słyszysz? Czy ty mnie słyszysz? O! Ale to ty powtarzasz po mnie, co ja mówię, czy jak? Mówię, czy jak? Halo, ty się jakoś zacinasz, ziomek, ty nie słyszysz, czy co? Ziomek, ty nie słyszysz, czy co? On jest dziwny. A, on jest taki troszeczkę zbukowany, wejdź tam, popatrz u niego w domu, okay. Coś tam ciekawego, może znajdziesz coś ciekawego. Dobra, to wracamy do niego. Ja klikam w te drzwi i jak sami widzicie, jesteśmy w drugim pomieszczeniu. Co my tutaj mamy? Moi drodzy, czekajcie, ja sobie na razie tutaj sprawdzę, co tutaj ciekawego jest. Mamy tak, mamy, oczywiście możemy go umyć. Halo, czy chcesz, żeby cię umyć? Bo strasznie cuchnę! On się tak jakby zacina, ja nie wiem, o co chodzi. Dobra, myjo, 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 myj, myjo, myj, myjo, myj, myjo, 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 myj. Zaraz będzie cały na zielono, ale musimy go chyba teraz tylko i wyłącznie spłukać. Nic nie widzę. Czemu on jest taki zbugowany? Ej, nie da się... O! Dobra, przejdźmy sobie, moi drodzy, teraz może położymy go spać, co? Toggle light. Możemy tutaj kliknąć toggle light. Jak sami widzicie, mam w prawym górnym rogu załączony cały czas mikrofon. No on tak jakby mnie nie słyszy, on nie chce mi odpowiedzieć. Dobra, o! Bag of coins! 25, mamy 3025. Jak sami widzicie, na łóżku pojawił się jakiś taki... Mamy 3025. Jak sami widzicie, na łóżku pojawił się jakiś taki... On mi przerwał. Pojawił się jakiś taki plecak z pieniążkami i z tego, co mi się wydaje, będziemy mogli tutaj po tym domu zbierać. Dobra, ja klikam toggle light i on teraz poszedł spać, mając otwarte oczy. On jest mega creepy. Tutaj będziemy mogli
tutaj po tym domu zbierać. Dobra, jaki tam toggle life? I on teraz poszedł spać, mając otwarte oczy. On jest mega creepy. On cały czas powtarza to, co ja mówię. Dobra, moi drodzy, idziemy, czekajcie, bo my już go tutaj umyliśmy, fajnie, pięknie. Możemy iść teraz tutaj, możemy zrobić play. I mamy też jedzonko, spójrz, bonusy. Co tutaj mamy za jakieś bonusy? Dzień pierwszy. Otrzymujemy jakiś diament. Ja sobie teraz tutaj kliknę exit, wchodzimy w shop, czyli tienda i mamy do... mamy tak, pajączka. Mamy później... Możemy iść teraz tutaj, możemy zrobić play. I mamy może też jedzonko, spójrz, bonusy. Co tu mamy za jakieś bonusy? Dzień pierwszy. Otrzymujemy jakiś diament. Ja sobie teraz tutaj kliknę exit, wchodzimy w shop, czyli tienda i mamy do... mamy tak, pajączka. Ile on potrafi powtórzyć po mnie? Mamy tak, pajączka, kość, mleko, hot doga, chicken i jakieś mango. I on jest do kupienia za diament. Więc ja dopiero hot później... chicken i jakieś mango. I on ej, on powtarza cały czas po mnie, a mam mikrofon wyłączony. On naprawdę jest zbugowany. Dobra, czekajcie, damy mu pajączka. Ciekawie mu zasmakuje, pa. Fuj, pająk, pająk! Zjadł go jednym kęsem. Później mamy tutaj jakąś kość. Mamy mleko. Hot doga i kurczaka. Dobrze, moi drodzy, idźmy sobie może teraz czekać. Ja tutaj w ogóle szukam, czy gdzieś możemy to zło... Co on teraz zrobił? On się tak co jakoś... Co on teraz zrobił? Czemu on cały czas po mnie powtarza? Ej, halo! Ty tak jakby nie działasz tak, jak powinieneś, nie? Dobra, o, tutaj też mamy, spójrzcie, mamy 25 pieniążków. Ja klikam, moi drodzy, na play. Jakie my tutaj mamy gierki? Mamy do grania aż 4 gry, ale za niektóre trzeba zapłacić diamentami, których nie posiadamy. Więc ja sobie kliknę tutaj w Flappy Dog, loading i za chwileczkę... Oh my god. Ale... 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 Ale czemu on na początku leciał? Jakby... Patrzcie, ja nic nie naciskam, a on leci cały czas do przodu. On jest naprawdę jakiś demoniczny. Ale to jest mega ciężkie. Dobra, uwaga. Czekajcie, musimy... Musi nam się udać! Niestety, otrzymaliśmy tylko i wyłącznie 10 pieniążków. Już mi się ta gra strasznie nie podoba. Jak sam widzisz, on jest mega kiepską kopią Tanki Janusza, czyli mnie, najlepszego kota na świecie. Okej, okay, no przyznam ci rację, że on tak... Tak nie kuma czaczy, że tak powiem. Jaki ten kot jest śmieszny. Siema, Pablo! Słyszysz mnie? Nie słyszy. Gramy, moi drodzy, w ogóle... A tutaj mamy jakieś daily missions. 10 bones musimy zjeść, spójrzcie. Czy ja mogę kupić mu na przykład tutaj bonuses? Mamy tak, wejdźmy w shop, ale patrz, jak ja kupię 10 tych kości i on je zje, a już zjadł jedną, czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Mamy tutaj 8 kości, to wtedy powinniśmy otrzymać jakieś tutaj, jakieś pieniążki, patrzcie. Cyk, proszę bardzo. I wchodzimy teraz tutaj w bonuses. Jeszcze musi zjeść 2 kości i to jest takie troszeczkę bez sensu, ponieważ wiecie dlaczego? On zjadł kości za 200, a my otrzymamy tylko i wyłącznie 300. No 100 więcej, ale za 100, no nie wiem. Reach 800 points in Flappy Dog. 800 punktów w Flappy Dog. Dla mnie jest to nie do przejścia. Reach 600 points in Boat. Czyli mamy tutaj jakąś kolejną gierkę i wydaje mi się, że to będzie coś na zasadzie Talking Janusza, gdzie klikam w River Boat i będziemy teraz tutaj jeździli jakąś motorówką. O, widzicie? No to wygląda na podobnej zasadzie, tylko to jest tak mega... To jest... Talking Janusz jest to podróba Talking Toma. A Talking Pablo to jest podróba podróby Talking Toma. Hanka nawet. To jest po prostu niemożliwe. Ale no dobra, jak sami widzicie, jeździmy tą motorówką. Zdobywamy tutaj punkciki. Ja z tego co widzę, to chyba to się zaczyna ruszać coraz to szybciej. Ale nie jestem pewien, czy to działa na zasadzie jak w Talking Januszu. Ale może uda nam się zebrać tutaj 600 punktów? No w sumie nie wiem, bo ja widzę, że to jest mega proste i to chyba zaczyna jeździć coraz to szybciej. Ale wydaje mi się, że my nie musimy uzbierać... No i to idzie coraz to szybciej, a moja motorówka skręca tak. I to jest bez sensu. Moi drodzy, mamy 35 score. Ja klikam na restart i zobaczymy, czy uda nam się zdobyć 600. Dobra, czy ja muszę już szybciej skręcać, aby po prostu dać radę przejechać. Widzicie, jak te kamienie się już tutaj zbliżają, to już mogę skręcać
W sumie jak ten kamień jest na moim poziomie, gdzie się prawie zahaczyliśmy, no to była po prostu masakra. Dobra, teraz tutaj w prawo. Ja jestem w ogóle ciekawy, czy nam się te pieniążki też, czy też te punkty będą sumowały. No bo mieliśmy 35, teraz może też uzbieramy 35, to powinniśmy mieć 70, więc już wtedy te 600 nie brzmi tak źle. Bo za jednym zamachem zrobić 600, wydaje mi się, że byłoby to niemożliwe. Tym bardziej, że... Oh my god, widzicie? Bo tu już tutaj trzeba skręcać, jak ten kamień jest tak w połowie drogi, bo to jest coraz to szybsze i wydaje mi się, że im bliżej 100, tym będzie to mega szybkie. Muszę wam powiedzieć, że to jest nasz mega rekord. Za chwileczkę będziemy mieli większy rekord niżeli w Talking Januszu. 75,7, a tam chyba mieliśmy 78, prawda? Więc już, moi drodzy, mamy 79 i pobiliśmy rekord w Talking Januszu. Więc aby... zrobić te 600, czekajcie, ja tutaj kliknę menu, mamy 109 kasy i to jest w sumie dosyć spoko. O bezrołku! Czemu on mi powiedział o bezrołku i dlaczego on nie rusza w ogóle ustami? Moi drodzy, widzicie, i to się sumuje i to jest w sumie dosyć spoko. Że musimy uzbierać 600, ale nie za jednym zamachem, tylko to zbieramy. Dobra, moi drodzy, ponieważ my uzbieraliśmy tutaj dosyć dużo kasy, ja klikam shop i my mamy tak. Mamy... ...i dlaczego on nie rusza w ogóle ustami. Moi drodzy, widzicie, i to się sumuje, i to jest w sumie dosyć spoko. Widzicie, że mam wyłączony mikrofon i on cały czas gada, on jest naprawdę przeklęty. Dobra, ja kupuję truciznę. Kupujemy to. I kupimy również mango. Okej, okay. I co my teraz tutaj możemy mu dać? Dajemy mu truciznę, moi drodzy, czy jesteście gotowi na to, aby zabić Talking Pablo, czyli Talking Paweł? Nie rozpadł się? Dlaczego? Restart! O, czekaj, bo ja mogę kupić jeszcze jedno. Ja jestem ciekawy, czy on tak jak w Talking Januszu zmieni całkowicie całe pomieszczenia. Patrzcie, dajmy mu jeszcze jedno. Teraz się przewrócił! Ale restart? Jest wszystko na czerwono! Widzicie to? Ja jestem ciekawy, czy on teraz będzie miał demoniczny głos. Talking Paweł, czy ty masz teraz jakiś demoniczny głos? Nie ma demonicznego głosu, ale opowiada mi tutaj jakieś pierdoły. Dobra, dajemy mu może teraz to mango. A, 24 godziny i wydaje mi się, że on przez 24 godziny nie będzie głodny, ponieważ w prawym górnym rogu, jak sami widzicie, mamy teraz napisane 24H, czyli 24 godziny i to najprawdopodobniej oznacza, że przez 24 godziny to mango w nim działa i my nie musimy go karmić. No w sumie dosyć spoko. Dobra, ratujemy Talking Pablo, ponieważ... Talking Pablo, jesteś kiepską podróbą Talking Hanka i Talking Janusza i wszystkich! Sami widzicie, on nawet nie rusza ustami, tylko tutaj rusza tą głową. No, wydaje mi się, że było śmiesznie. Lista wspierających, dziękuję! Inne moje filmy zapraszam, jesteście po prostu mega, pozdrawiam, na razie, dzięki, cześć! Juhu.